Pieprzona glukoza. Szanowni Państwo, wiecie, że na ketozie nie ma wydolności ani glukozy i jak się nie zje 400 albo 500 gramów, to nigdy tego nie będzie, więc tego na pewno Wam nie życzę, ale dalej czego życzę... Przede wszystkim chciałbym Ci życzyć zdrowia, ale zdrowie nie przyjdzie bez zdrowego rozsądku, tak? Jeśli rozsądek jest chory, to zaczną się jakieś eliminacje, zaczniesz wybrzydzać, coś nagle sobie wyeliminujesz całkiem z diety i to może się skończyć, jak z polityką się zawsze kończyło, czyli źle. Poczucia wewnętrznej wartości to jest bardzo ważne, bo nieważne w jakim będziesz domu pięknym mieszkał, jakim cudownym samochodem, ważne co wyjdzie z tego samochodu, co wysiądzie, co wyjdzie z tego domu na ulicę, co sobą zareprezentuje, a jeszcze ważniejsze, co wewnątrz tego ciała, które powinno bardzo dobrze wyglądać, bo powinniśmy dbać o swoje ciało, prawda? Ważne jeszcze jest, co to ten wewnętrzny byt, jak on się czuje, jak on jest dowartościowany. Jak ty się sam dowartościujesz, to wszystkie zewnętrzne dodatki będą niepotrzebne. Czyli jak z BMW wychodzimy, to nie w dresach. To nie w dresach. Tak, zrozumiałem. To? Tak, tak. Koniec tego roku 2023! A to już takie życzenia były, to sylwestrowe, nie powiedziałeś. To jest wszystko, już koniec, to za późno, już nie będzie. Chciałem wam życzyć. Za późno, nie zdążył. A zawsze to samo, Jezu. To dzisiaj mnie nagrywa jak idę. Trochę zimno jest dzisiaj, Piotrek. Witam was z tej deski rozdzielczej. Masarnia jak to masarnia. Jest to historia nie tylko o mojej masie, którą buduję przez 2 lata następne na diecie ketogennej z bardzo ograniczonymi węglowodanami, aczkolwiek jest to też taki cykl motywacyjny, który powinien was pobudzić do działania, więc ja wam dzisiaj pokażę, co ja sądzę o zimnie i dlaczego klimat umiarkowany jest najważniejszą rzeczą, która buduje męstwo, odwagę i inne takie rzeczy. Jedziemy tutaj, pokazać. Tak. Pokazać, ja muszę im dzisiaj. Bo ostatnio mi Piotrek zarzucili, że co to za odbieranie jakiejś paczki w kurtce? To każdy potrafi. Poszedł głupi. A pewnie, wypadło z łap. Nic bardziej mylnego, moi drodzy, bo ja mogę zrobić dosłownie wszystko tutaj przy tym paczkomacie. Bez nagraj to, Piotrek. Dobrze. Nagraj, pokaż. Ja im pokażę, bo udowodnię im. Popatrz, to ja nawet nie czuję, że w ogóle jakaś presja jest. I rąk nie czujesz już chyba, nie? Tak zimno. Nie, trochę tak, rozumu też nie czuję. Ale co? Idę, pokaż, prawdziwy mężczyzna. Pokaż tu, pokażemy. Nagraj jak odbieram, patrz. Tak, jak idzie, a nie, że rękawy podwiń jeszcze. Zima mi przeszkodzi. W zimie faka pokazujemy i tyle. Faka pokażę i tyle, o, jest minus 40 stopni. Sukin syn, zimno zamykaj. Czasem ten Rafał, to ja nie umiem go zrozumieć. Tak się daje podpuszczać. A pewnie, wypadło z łap. No i co? Zimę to ja mam, wiecie gdzie? Hejterów wyzywać? Będzie więcej wyświetleń? Tak, wszystkich tych hejterów, co we mnie nie wierzyli. W sumie nie ma ich dużo, ale gdzieś tam może z jeden jest. Dla wszystkich was teraz, widzicie? I co? Co mam wam jeszcze udowodnić? Piszcie w komentarzach. To ja chętnie pokażę. Oczywiście w granicach rozsądku, bo pokazywać można różne rzeczy, tak? Ale śnieg po prostu nie działa na mnie i ja pokazuję to. Patrzcie, jak se jadę i jak goły prawie. Wielu z was też jest przedsiębiorcami przecież tutaj. Nie wszyscy, ale jednak niektórzy z was tak, bo moim statystycznym takim widzem jest bankrut po 40 z takim delikatnym brzuszkiem. Niedelikatnym. O, z takim saganem. Samarą, taką konkretną. No, ale to nic złego, tak? Bo każdy może się pogubić. Ja też kiedyś, popatrzcie, jak ja wyglądałem. W każdym z nas jest wewnętrzna świnia, moi drodzy. Pamiętajcie, ketogenicy, starzy i młodzi, jeśli jecie na przykład jakieś proso, żyto, jakieś marchewki tam w dużych ilościach, nie wiem, jak królik skaczecie, co tam jeszcze, konie? Pszeniczkę jeszcze. Tak, takie rzeczy. I to nie jest nic złego, jak się zdarzy, tak? Jeśli się cieszysz na przykład, że coś takiego zjadłeś, nie, to pamiętaj, że to nie cieszysz się tak naprawdę ty, tylko twoja wewnętrzna świnia się cieszy. Więc pamiętaj o tym i żeby ją trzymać za ryja, no to jak najmniej takich produktów, tak, żeby nie przeholować. Niemniej jedziemy teraz na siłownię, zobaczymy jak tam dzisiaj pójdzie to wszystko. Jak jestem strasznie odporny na zimno. To są dobre afirmacje też. Nie działają te afirmacje, Piotrek. Hopla! Wcisnął. Durny to jest ten system. Po co to robić tutaj? Nie złość się. Masz kamerę, Piotrek? Wyłącz, nie nagrywaj tego.
No. Coś takie, jakieś dreszcze mnie chyciły, tak mi gorąco w twarzy. A to chyba nie jest gorączka, nie? Chory jesteś pewnie. Mądre słowa na schodach. Najmądrzejszy jest ten, który wie, czego nie wie. Strasznie choro wyglądasz dzisiaj. Nie wiem, czy to puścimy. Mam ferwek z Piotra. Zimno na tej siłowni pieprzony. Ale pieprzony. Ja cię piernicze, to jest to. To jest z tych kwaśnych tak. No, tu. Dzisiaj w ogóle nie nagraliśmy rozgrzewki, bo nie było takiej możliwości. Bo strasznie, tam było takie preludium do tego, jak zaczęliśmy mówić o pewnych przykrych rzeczach. Tak śmierdziało. Niemniej, moi drodzy, ćwiczenie numer jeden. Dzisiaj zaczynamy od klaty, bo klatę mieliśmy w poniedziałek robiona jednym ćwiczeniem, więc dzisiaj będą dwa ćwiczenia, żeby to dopełniły. Ogólnie celujemy w całym tygodniu, żeby na jedną partię mięśniową było z 14-15 serii, tak? Więc wtedy to jest takie optymalne. Dodatkowo jeszcze mamy 48 godzin regeneracji, więc dwa razy w tygodniu ją ćwiczymy. Dzisiaj zaczynamy właśnie od tej klaty. Smród cholerny. A teraz człowiek, który w ogóle nie śpi, bo ma syna, nawet rocznego jeszcze nie. Do tego w ogóle nie je, bo nie ma kiedy tak naprawdę. I tak chodzi na się, o jaki słaby sukinsyn się okazał. Nawet pieprzanie, nic bardziej mylnego oszukiwał. Mało tego, dynamikę tym robi. Jest, wstaje. O coś, no to już te nie te lata, wiadomo, ale mimo wszystko i tak chodzi, to jest to. Wszystkie naraz, co tam? Wyobraź sobie, że jest taka sytuacja, tak, że na przykład jest elegancki bankiet, prawda, taki bardzo elegancki. No i nagle po prostu, jak to ludzka potrzeba, chciałeś iść do ubikacji, jest tylko jedna. No tak się zdarzyło, zdarza się, prawda, zdarza może się no zdarzyć. Akurat musiałeś, no i tam tak. Konkretnie było tak naprawdę, no nie, wszystko załatwione, elegancko. Wciskasz z puczka, nie ma wody, no nie. Wychodzisz, a tam kolejka czterech ludzi stoi. I co ty byś wtedy powiedział tym wszystkim ludziom? Puszka się zacięła, nie wchodźcie tam. A jakby ten pierwsza osoba, co stoi w kolejce, pytałaby, what? Sorry. To bym mu powiedział, go back guys, it's a trap. A potem bym poszedł na ławkę, bo to na pewno taka by była impreza. Zapraszamy do mojego prologu. Nic nie będę gadał, wycisnę ile mam wycisnąć i tyle. Zrobię sobie 5, bo tyle chcę. Coś to Rafał dzisiaj jest na tej siłowni nie tak chyba. Jest pewien element. Coś, z czym musimy się zmagać nie tylko z zimą, z atmosferycznymi warunkami, ale i niestety z atmosferą bardzo, ale to bardzo gęstą na siłowni. A czy jest jakiś jeden element konkretny taki, który ci... Śmierdzący chłop jakiś, co się nie umył i po prostu śmierdzi cała siłownia. No może kiedyś tam się umył. No kiedyś na pewno Piotrek się umył, ale kiedy to nie wiem. I chciałbym tylko powiedzieć, trzeba się myć. No raz na te 3 dni to jest takie minimum cholerne. A jak już, to podmyć chociaż paszki, pachwinkę i dobre będzie. Przynajmniej, bo to, że ty nie czujesz, to nie znaczy, że cała siłownia tego nie czuje i nie patrzy, tak? Ja już popatrzyłem na gościa, ale dalej nie zrozumiał. Tak, tutaj można strasznie... Śmierdzi tu. Ja pierdzielę. Seria w smrodzie. Bardzo ciężkie dzisiaj warunki są do ćwiczenia, bo nie dość, że chłopem śmierdzi, to jeszcze już zmęczony jestem do granic. Wiadomo, że skoro mam mało węglowodanów, to jest mało glikogenu, więc 15 minut treningu i ja już zdycham. Ale do tego mężczyzna został stworzony. Dobre to jest. Tylko śmierdzi trochę.
jak nagrywa się, to odejść troszeczkę, bo ja chciałbym pokazać środowisko. Nie tylko świnia wewnętrzna się uzewnętrznia w człowieku, ale i nawet uzewnętrznia w zachowaniu się uzewnętrznia. W zachowaniu na całą siłownię. Ale to nic z tym nie zrobimy. Pamiętaj, że jak nie zaczniesz sprzątać po świni, to ona zasra całe środowisko. Więc trzeba sprzątać. To tak jak też jest na przykład, jest cała trzoda, jest w chlewie świnia, no to ten rolnik sprząta ten chlew za te świnie, bo te same nie sprzątają. Tak sobie, samo na siłowni musimy zrobić. Pamiętajcie, może to z początku uwłacza, ale świnia, no co zrobisz, no co, będziesz w gównach się taplał? No nie, no nie, trzeba posprzątać. Z tym się nie dyskutuje, nie? Nie. A potem się dziwią, skąd, jak ty te łapy zrobiłeś, jak w ogóle nie ćwiczysz raz tylko w tygodniu, ale odnoszę. Moja największa motywacja w życiu, czyli mój starszy brat, nie je, nie śpi, wdycha smród na siłowni i tak robi. Jeszcze się nim delektuje. Zasraniec, czerpie moc z tego. Ćwiczenie numer 3. Pomimo przeciwności, zawsze trzeba jechać do przodu. Życie to jest parabola pieprzona, a nie jakaś równia. Mało! Dalej mało! Ty nie dam rady już, to widziałem, że nam mało na oczy widzę. Idziemy do domu. Nie widzę, teraz gdzie w szatnie, w którą stronę? Idź prosto, ja cię pokieruję. No dobra. Ale oddychaj nosem. No i co? Nic? Ja pierdzielę, czujesz to? Nawet tu pociągnęło. Śmierdzące słowa na schodach. Śmierdzi. Albo mi się łeb stało, albo mi się wydaje, że śmierdzi. Dalej nie? Troszeczkę śmierdzi, Piotrek, tu. To chyba w Rzeszowie coś zdechło, czy co? Do rury trafiło może do kanału? To niemożliwe, nie. Może tak, system ściekowy. Coś jest nie tak, do cholery. Ścieki inaczej śmierdzą. To no właśnie, taki... tu chłopem spoconym śmierdzi. Wsiadajmy do samochodu. Piotrek, śmierdzi tu dalej. To drzwi były otwarte, naciągnęło, wiesz? Nie przychodzi nic. Nie zdążyłem niestety opublikować poprzedniej masarni, więc dzisiaj nie odpowiem na żadne pytania. Aczkolwiek, tak jak mówię, jeśli macie pytania odnośnie budowania masy na keto, już jednemu odpowiedziałem tutaj, że 90 gramów węgli to też może być keto, na którym ja na przykład jestem. Natomiast jeśli macie pytania o wewnętrzną świnię, o budowę masy mięśniowej na keto stricte, to zapraszam tutaj w sekcji komentarzy w następnym odcinku. Odpowiem. Koniec! 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 Po najlepsze produkty pod dietę keto, oleje, mąki, smalec, pasztet czy nawet catering, zapraszam cię do naszego sklepu podketo.pl. Pogotowe plany keto rozpisane indywidualnie pod ciebie pod nadzorem dietetyka. Zapraszam cię natomiast z linku w opisie kocurketonline.pl. Dzięki, niezależnie na jakiej diecie jesteś, jeszcze życzę ci wszystkiego dobrego i do następnego odcinka. Koniec!